Piast Gliwice dobrze zaczął nowy sezon. Wygrana z Zagłębiem Sosnowiec dodała zawodnikom pewności siebie. Gliwiczanie zdobyli dwie bramki, z karnego Aleksander Sedlar, a na 2-1 pięknym strzałem podwyższył Tomasz Jodłowiec. Fajnie, że wyszło w tym meczu. Mieliśmy gierkę między sobą wcześniej, bodajże 5 dni wcześniej. I podobnie z lewej nogi uderzyłem i podobnie wpadło, czyli może nie przypadek. Pomocnik wypożyczony z warszawskiej Legii jest mocnym punktem drużyny. Jednak Piast w letnim okienku transferowym postanowił się wzmocnić. Do zespołu dołączyło kilku zawodników, m.in. napastnicy, wśród których jest Piotr Parzyszek, grający do tej pory głównie w lidze holenderskiej. Ja już przy ostatnim meczu zeszłego sezonu w Zwolle wiedziałem, że nie chcę zostać. Mówiłem, że od razu odejdę i chcę odejść nie na wypożyczenie, czyli na stałe i też do innego kraju, bo w Holandii to już przeżyłem tak dużo i widziałem, że to nie jest już to co chciałem i Piast przyszedł i było też, szczerze mówiąc, też były inne kluby, ale Piast mi dał najlepsze uczucie. Zawodnik chciałby zdobyć jak najwięcej goli dla Piasta i jak przyznaje, ma już w głowie pewną liczbę. Obiecał, że po zakończeniu sezonu nam ją zdradzi i przyzna, czy zrealizował plan minimum. Zobaczymy pod koniec sezonu, czy to się zgadza z ilością, którą strzeliłem. Czyli pod koniec sezonu przyznasz się, czy to był ten... Tak, przyznam się. Obecnie zawodnicy przygotowują się do meczu wyjazdowego z Pogonią Szczecin. Trener Waldemar Fornalik ma już pewne założenia na to spotkanie. Będziecie chcieli w Szczecinie narzucić swój styl gry, mieć inicjatywę, czy jako gość spokojnie podchodzić Trochę za dużo pan chce wiedzieć w tym momencie. Na pewno mamy plan na ten mecz, przygotowujemy się do niego skrupulatnie i czy to będzie jedna czy druga opcja, okaże się w trakcie meczu. Zespół Piasta został wzmocniony niemal na każdej pozycji. Z klubem pożegnało się też kilku zawodników, m.in. Martin Bukata czy Sasza Żywec. Jaki będzie ten sezon dla Gliwiczan? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie po jednym spotkaniu, jednak miejmy nadzieję, że dobry. Pierwszy mecz u siebie Piast zagra 4 sierpnia o godzinie 18:00. Przeciwnikiem będzie Zagłębie Lubin.